Witam was w moim Let's Playu z gry Tomb Raider The Last Revelation i będziemy kontynuować Let's Playa. Miałem przerwę, już na szczęście wróciłem, z czego bardzo się cieszę. Z nowymi pomysłami, z nowymi, świeżymi rzeczami. Właśnie wrzuca się jeszcze stary film z GTA Vice City. Także tak, mam soczek, mam kawę, jest rano, godzina 8:30, no i zaczynamy. Tak, na wstępie od razu mówię, że może mnie wywalić, ponieważ ja mam nową kartę graficzną, pochwalę się jaką. Mam tutaj opakowanie Asus NGT430, tam 1 GB RAM DDR3 i miałem problemy z włączeniem, bo coś tam z DirectX, bo teraz mam DirectX 11 dzięki tej karcie i po prostu ma trochę problemów, no bo 3 razy włączałem, zanim udało mi się włączyć. No w każdym razie, dobra, przechodzimy do rzeczy. Dzięki waszej pomocy i dzięki mojej głupocie, nie, może inaczej. Dzięki mojej głupocie poprosiłem was o pomoc, a dzięki waszej pomocy już wiem, co prawdopodobnie trzeba robić. Bo tak, zdobyłem 3 skarabeusze, czekajcie, łyczek kawy. A oczywiście ja bym woli. Może nie było tak. Mamy 3 pełne skarabeusze, 1 pusty, 1 mechanizm napędzający, coś takiego. Musimy zrobić 4 i dzięki waszej pomocy, dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że nie pamiętam nika osoby, bardzo przepraszam za to, że nie pamiętam nika osoby, która nam pomogła. I dziwne dźwięki za oknem. Także no. Bardzo dziękuję. W każdym razie lecimy dalej. Po prostu ja jestem głupi, ślepy i wszystko, bo ominąłem, bo szybciej się zaraz zapali. Ominąłem kilka ważnych rzeczy. Z tego tak jak zrozumiałem w poprzedniej tak jakby sali, w tej takiej, wiecie co mi się tak bardzo sufit podobał. I tam muszę iść. Także gdzieś tu powinien być ozłocony. Tak mi się spodobała ta nazwa, ten ozłocony. Nie ma to złotnego. Przepraszam, mam naprawdę tam już wysiada, a nagrywam chwilkę. Czy to? Nie, odłoconego chyba zabiłem. Czy mi tu kurwa nie wyskoczył, bo chyba normalnie się zajebie. Dobra. I ja nie poszedłem na lewo, chyba nie poszedłem, z tego co tak zrozumiałem. I tutaj jest tak jakby ten pałac Kleopatry, czyli pałac Kleopatry. I po prostu tutaj chyba był ten Cleopatra's Palace, tak? I tutaj był tak. Mam nadzieję, że mi muzyczka nie przygłuszy. Zaraz zresztą wyłączę czapsa i sprawdzę, jak to się wygląda po tym filmiku. Bo musiałem sobie podgłosić, ponieważ jak nagrywałem ostatnio w Mr. Full Metal, to po prostu trzeba mieć jeszcze ciszej, bo bym nie przygłuszał. W każdym razie dobra. Sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Okej, wszystko się ładnie nagrywa, nic mnie nie przygłusza, także lecimy dalej. Dobrze, coś słyszałem, że na początku jakoś dziwnie zabrzmiałem. Jakoś tak jak na ciepłym, nieźle. Ale dobra. No to mam tutaj tak. Piękny, przecudny zbiorniczek wodny, z którego fontannę, trochę jak w Minecrafcie, ja sobie tak zrobiłem. W ogóle bardzo się wciągnąłem w Minecrafta. I w ogóle też dzięki tej nowej karcie graficznej w końcu mogłem zagrać w grę Saints Row 2, którą wam bardzo serdecznie polecam. Jest tak wyjebana w kosmos, kurwa, po prostu jest zajebista. Ja uważam, że jest lepsza od GTA 4. Naprawdę wam polecam, tylko trzeba mieć naprawdę dobry komputer, żeby na najwyższych. Ja nie mogłem, dopóki tej karty nie miałem. Dostałem ją na urodziny, którą miałem 15 lipca. Oczywiście dostałem to akurat od szczypiorka, od mamy dostałem kasę, od brata dostałem też kasę, przepraszam za gardło, ale no moje łazienki były nieźle oblewane na szczęście, mamy nie było w domu, szczypiorek to tam w ogóle swoimi sprawami zajęty, brat na szczęście nie mieszka w domu, łyk kawy. No także, się obudziłem następnego dnia, to myślałem kurwa, że zdechnę, tylko próbka normalnie potrzebna była. Dobra, i tam się nam gdzieś woda obniżyła. O, widzimy jakiegoś buga graficznego. No to lecimy. No Larciu, moja ukochana. Dawno cię nie widziałem, już mi chcesz wkurwiać.
No, Lara, Boże, proszę cię, nie irytuj mnie. Bo dzisiaj mam... Niewyspany jestem. Dlatego mam... Znaczy, ja tak, czy tak zawsze kawę piję, ale... Co jakoś tak cicho? Też... kurczę, no... Bo też chcę trochę słyszeć, ale teraz na głośnikach akurat nagrywam. No dobra, no trudno. Nie chcę już mi się... ważne, że wy będziecie słyszeć. No dobra, minimalnie jeszcze podgłoszę. Ale tak ciut. Jeszcze tak ciuteczka, mialusią taką. Dobra. Myślę, że wam wystarczy. A jak mnie zagłuszało, to nic nie stracicie. Dobra. Tak, te drzwi będą zamknięte, bo jeżeli... Przypominam taką małą, złotą zasadę, którą ja zawsze stosuję. Jeżeli jest tak, to drzwi się nie otworzą. Jeżeli są drzwi, przez które Lara przebiega, chce przebiec tak jakby, wiecie, biega, pokażę wam zresztą potem to, o Jezu, jakie piękne roślinki, to po prostu wiadomo, że one się otworzą. Także tak, prawdopodobnie będzie gdzieś tu ozłocony, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Mamy tutaj piękne... jak to się nazywa? Skrzynki, a w ogóle wczoraj wieczorem coś zaśnięcie, tak się zastanawiałem, co wam nagrać, czy Tomb Raider 4, czy GTA Vice City, i tak mówię, kurde, kurde. W najgorszym wypadku, jak nie będę mógł, wiecie, nie dojdę do konsensusu w swoim mniemaniu, po prostu nie nagram i będę miał, będę mógł sobie grać w Saints Row albo w GTA Vice City, no Boże, no Boże, co ja gadam, Saints Row albo w Minecrafta. Tak, i tutaj otwieramy crowbarem drzwiczki. Lubię ten dźwięk, taki, taki, no nie wiem, nie wydobędę go. Mamy tak flarkę, naszą ukochaną, która świeci na zielono. I lecimy dalej. Dobrze, mam nadzieję, że nie było mnie za cicho słychać. Tak, co my tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy, a tutaj mamy kolejne drzwi. Otwieramy je. Crowbarem, ale i łyczek kawy. Jest troszeczkę jeszcze bardzo gorąco, jest taki malutki biorek. O, już trochę chłodniejsza. Ostatnio mi naprawdę... no, na pewno zresztą słyszycie, gardło mi wysiada. Ojeju. Dobra. Nie, to my tutaj idziemy. Tylko, że chyba się Lara powinna odwrócić. Hop, Lara. O kurwa, znowu to. A, no dobra, o. To ładnie, fajnie. Jesteśmy... I tutaj będzie ten skarabeuszik nasz ukochany, którego szukam. I tak, już teraz, skoro miałem taką przerwę... Wiecie co? Ja wam powiem, czy ja nie wrzucałem, bo tak. Z kilku względów, tak. Ja nie miałem ochoty... A w ogóle tam skoczę tak przy okazji. Ja nie miałem ochoty nagrywać, ani wrzucać. Ponieważ miałem trochę przed urodzinami takie trochę niefajne dni dla siebie, ponieważ... tam kilka było spraw rodzinnych, niezwiązanych akurat z moją najbliższą rodziną, ale starszą, no ale dobra, nieważne. Aha, skoro już sika bierzemy. I nie miałem ani ochoty wrzucać muzyczka, ani ochoty nagrywać. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, że tak długo czekaliście na GTA Vice City, no ale już jest. Pamiętajcie. Zawsze coś. I tam spróbujemy się dostać, nie pamiętam co tam jest. Dobra, dziękuję Latko, że się złapałaś. Laruśnia moja ukochana. Ja mam taki folder, gdzie trzymam custom levele. Laruśnia, wiem, że to może brzmi groteskowo i w ogóle tak dziwnie, ale no tak mam. Coś tutaj jest, nic tutaj nie ma. I jak tam stoimy z sekretami? Właściwie to kwiczymy. 36 na 70 i 8 godzin 22 minuty i 16 sekund graliśmy. No ale dobrze. Lecimy dalej, skoro mamy skarabeuszka, to możemy wrócić się do miejsca... No kurwa, ty pojebana głupia cipo, szybciej. Co to był za bug? O, no dobrze, bugi. Może nawet DirectX 11, tak, bugi chodzą, nie wiem. Pierwszy raz mam DirectX 11. Dziwnie się czuję. Windows mi się nawet inaczej włącza, trochę mam takie schizy. Mam takie wrażenie, nie wiem, jakby tak jakoś tak bardziej kameralnie, nie wiem. Dobrze, skoro mamy, to lecimy do wodzi. O, miałaś fuksa, Lara, bo byś wyrżnęła łbem.
i idziemy włożyć naszego słodkiego skarabeusza i zdobyć to, co tam ta piramida ukrywała, która jest bardzo zresztą piękna i dopiero potem się tutaj z tego spadam wrócimy. Mam dla was przykrą wiadomość, ponieważ po tej planszy jest plansza, która jest odwrócona. Gdzie jesteś? Powinieneś się pojawić. Wiem, że za każdym razem jak wychodzę z... O kurczę. Hybrydzia, czy jak ją tam nazywałem, się pojawiła. Bierzemy coś mocniejszego na nią. Okulary Van Kroya weźmiemy na nią. Nie. A w ogóle, po co nam te okulary Van Kroya? Dziwne. Weźmiemy na nią... Kuszenie wybuchowe? Nie. Shotgun. Chodź nasza hybrydzia. Wybryku natury. Głupi, ale złoty. Dobrze, i chyba tutaj. Tak. I teraz wkładamy. O, wiem, że to brzmi bardzo skojarzeniowo. Wkładamy, ale dobra. Aha, bo ta plansza nazywa się Pharaoh's Temple of Isis, czyli Faraon Świątynia Isis. No proszę, że musiałem zatrzymać, ale zapis i wody. Kawy, Jezus Maria. Tak, i ta piękna obsydianowa piramidka ukrywa coś. Zaraz zobaczycie co, nawet już ja nie pamiętam co nazywa, ale coś ważnego na pewno. Albo tego skarabeusika może. Tego, tą drugą część, której ja szukam. A, zobaczymy. Ostatni skarabeusik. I ja się przekonamy. Dobrze. Tak, no jakie światełko się z niego wydobywa. Tak, i teraz mamy... Przepraszam, dobra. No i co, i lecimy i zaraz będziemy musieli go złączyć. W jedną część. Gdzie jest ozłocony? No kurczę, już tęsknię za nim powoli. Dobrze. I teraz tak, idziemy tutaj. Teraz mamy... tak jakby skarabeusika, którego da się nakręcić tak jak takie zabawki. W starożytnym Egipcie już to było, zobaczcie na to. Łyk kawy był. Jak tak przerywam, to łyk kawy, bo nie chcę się za każdym razem mówić. I łączymy i mamy mechanical scarab with key, czyli mechaniczny skarabeusz z kluczem. Kojarzy mi się z mechanical animals. No dobra, nieważne. Kto wie co to jest, to ja nie będę tłumaczył. Dobra, lecimy. Tak. Tylko gdzie to się używało? Widzimy tutaj piękną sępią bogini, która chyba się nazywała... Czekajcie, bo było tak na tym, na chuście Faraona, która się nazywała jakoś na U chyba. Czekajcie. Nieważne, no, w każdym razie tam było Ureusz i bogini właśnie sępia. Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało. Przepraszam, no gardło. No nie wiem jak to się nazywało, ani Zakusta, ani to oprócz Ureusza. W każdym razie, może mi się przypomnę. Idziemy tutaj. Być może to jest pytanie ozłoconego, być może nie. W każdym razie na pewno będziemy musieli użyć i to na stówę, będziemy musieli użyć mechanicznego skarabeusza, żeby kolce nas nie zabiły, który tak fajnie i śmiesznie wygląda jak chodzi, że po prostu wygląda to słodko, tak powiem. Wiem, że to ode mnie dziwnie zabrzmi, no ale tak to wygląda. Zobaczcie, no tak się wierzga śmiesznie, że... No zobaczcie. Może go użyć tylko 3 razy. Tak, nie musimy go zabrać z powrotem. To jest ogólnie bardzo zakręcona droga. Bardzo nawet. Także, dobra. Czas na łyk kawy. No, po co miałem ten moment? A naprawdę, ja bez kawy to ja nie żyję. Dobra. I chyba powinniśmy iść na razie tak. I zaraz za nami będą te ciachaczki. Które są bardzo ładne. Taki otwieramy. I zaraz pojawi się chyba ozłocony z tego co pamiętam. Tak, ozłocony. I mamy lewą albo prawą rękawicę
Boże, chciałem powiedzieć rękawica Thora, gdzie wyprzedzam fakty, bo to był Andrew, bo lewą rękawicę zbroi Horusa. Dobra, ozłocony się pojawił. Wygląda... O, rewolwer. Co, jeszcze nie mamy rewolwera? A nie, to potem będzie. No i co, czas go wysadzić, nie? Chodź tu, misiu. Dobrze. Chciałem wyczuć moment, ale gówno z tego wyszło, sorry. Dobra, lecimy dalej. Tylko tak, no nie będę używał granatnika, no bo po co? Znaczy będę używał, ale to dopiero potem. I tutaj też powinien być ozłocony, albo przynajmniej powinien się pojawić. I tutaj będziemy używać naszego słodziaka, tak powiem. Także używamy go. Dobrze. Tak. Dziękuję wam w ogóle za nowe subskrypcje, ponieważ mam 74... Jezus Maria, kurwa! Jezus! Boże, jak się przestraszyłem! O kurwa! Sorry! O kurwa, ja pierdo, ale jak się przestraszyłem tego chuja zjebanego, co? Jezus Maria, Boże, ale jak? Aż mi w głowie zawirowało, ja pierdolę. O Boże! Sorry! Będziecie mieli kurwa ze mnie na pewno niezbieranie. Ja pierdolę, ale jak? Ale jak? No myślałem, że kurwa wyskoczę i po drugiej stronie się znajdę. O Boże, dobra, już spokojnie. Dobra, to był tylko ozłocony. I używałem tutaj trzeci raz ozłoconego. To jest tak jakby skrócona droga. Tam to bym musiał, wiecie, latać i latać i latać. Dobrze. Łyk kawy, tylko żeby mi znowu tutaj ozłocony tak nie wskoczył. Ale jak, Boże, dobra. Dobrze, lecimy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. I co dalej? Jesteśmy w miejscu,